Były węże w pociągu, były węże w samolocie. No to teraz będą w akwarium. No dobra. Mowa nie o prawdziwych wężach, ale o pewnych rybach, które bardzo te węże przypominają, a właściwie miniaturki węży. Mowa o piskorkach kula, inaczej zwanych ciernioczkami kula, albo pangiosemicynkta, czy jak tam inaczej po łacinie to się zwie. Zanim o piskorkach trochę więcej opowiem, zapytam Cię, czemu nie subskrybujesz tego kanału. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz mi pomóc w rozwoju kanału, to proszę Cię bardzo, kliknij ten dzwoneczek. Ciebie to właściwie nic nie kosztuje, a mi naprawdę bardzo wiele daje. Subskrybuj! Co do historii tych rybek, no to opisane zostały pierwszy raz w 1846 roku przez Akier Valencier, czyli francuskiego zoologa. Zostały opisane jako Copitis School". I uważane są za bardzo stary gatunek. Teoretycznie kiedyś służyły ludziom za pokarm. Gdzie taka rybka występuje, jeżeli chodzi o środowisko naturalne? Otóż zamieszkuje ona zbiorniki słodkowodne, kanały leśne, strumienie górskie i torfowiska. Pochodzi z Azji, głównie Malezja, Tajlandia i Borneo. Wygląd rybki jest bardzo charakterystyczny. No, jest to taki podłużny wąż, który nawet porusza się jak wąż w ciemno-białe paski. Generalnie jeżeli chodzi o długość tej rybki, no to ona osiąga około 10 cm. Pyszczek zakończony jest charakterystycznymi wąsikami. Średnia długość życia tej rybki w takich warunkach hodowlanych to około 3 do 5 lat, ale jeżeli zapewnimy im naprawdę rewelacyjne, komfortowe warunki, no to wtedy mogą dożyć nawet tych 10 lat. Rybki te są nieśmiałe, zwłaszcza jeżeli kupujemy pojedyncze sztuki, dlatego warto jest trzymać ich co najmniej 4-5, a im więcej, tym lepiej, tym bardziej odważne będą i śmielej będą się poruszać po akwarium. Jeśli chodzi o ich temperament, są to rybki totalnie nieagresywne, są bardzo spokojne, wręcz tak jak już mówiłam, nieśmiałe. W dzień raczej chowają się w różnych tam kryjówkach, zagrzebują się w piasku, pływają raczej rzadko na widoku, natomiast ich aktywność przypada głównie na noc. W związku z tym, że lubią się zagrzebywać w piasku, no to jak to samo wskazuje, wymagane jest podłoże raczej miękkie. Może to być piasek albo bardzo drobny żwir, no ewentualnie oczywiście ziemia wymagają też bardzo dużo kryjówek, yy, mogą to być kryjówki ze skałek, jakieś tam sztuczne, gliniane i tak dalej. miały się właśnie gdzie ukryć. Preferują także bujną roślinność. No i jeżeli chodzi o akwarium, no to minimum powinno mieć 54 litry. Optymalna temperatura dla tych rybek to 21 do 26 stopni. pH 3,5 do 7. Rybki te prowadzą głównie przydenny tryb życia i tak jak ja już mówiłam, Aktywne są głównie nocą. Wtedy sobie pływają od lewa do prawa, od góry do dołu. Można je faktycznie fajnie poobserwować. No to zadacie mi pytanie, czym karmimy takie rybki? Wszystkim. Są to rybki wszystko wszystkożerne. Zjedzą pokarm żywy, zjedzą pokarm suchy, zjedzą pokarm roślinny. Ale co jest ważne, nie jedzą glonów, tak jak bardzo dużo rybek przydennych. Co do rozmnażania, no to płeć jest bardzo trudna do odróżnienia. Zakłada się, że samice są okrąglejsze od samców, ale to właściwie wszystko, co je odróżnia. W naturze rybki rozmnażają się sezonowo, rozrzucają jasnozieloną ikrę podpływającymi roślinami. Ta ikra opada, zaczepia się na korzeniach, tworzy takie jakby pieniste chmurki zielonkawe, więc jeżeli to zauważycie w akwarium, no to tak, to może być właśnie ikra piskorka. Ikra wykluwa się zaledwie 24 godziny, więc trzeba naprawdę szybko działać. Na rybek karmi się mikroorganizmami, które żerują zwykle na roślinach. Można oczywiście dokarmiać ten narybek bardzo drobno zmienionym pokarmem albo pokarmem dedykowanym dla narybku. Tak czy siak, rozmnażanie w niewoli uchodzi za trudne i skomplikowane. Po pierwsze, właśnie dlatego, że płeć jest trudna do odróżnienia, no i nie wiadomo co, gdzie, jak przesadzać. Po drugie, ikra często stanowi pokarm dla innych rybek. No, a teraz kilka ciekawostek na temat piskorka kuli. Jeżeli chodzi o samą nazwę rybki, czyli kuli, pochodzi od słowa kuli, czyli wpaski. No, to w sumie rozumie się samo przez się. Piskorki należą do ekipy sprzątającej akwarium, ale nie w taki sam sposób, jak na przykład nie wiem, kiryski, zbrojniki, inne rybki, które jedzą glony. One tych glonów nie jedzą, ale zjadają wszelkie pozostałości, które zostały niezjedzone przez inne rybki, dzięki czemu zapobiegają ich gniciu. To, co jest bardzo ciekawe na temat piskorków, co należy wcześniej przygotować, to pokrywa do akwarium. Dlaczego? Dlatego, że piskorki te potrafią sobie w najmniej odpowiednim momencie z tego akwarium wyskoczyć. Co ważne, jeżeli na przykład macie filtr zewnętrzny, to wlot tego filtra powinien również być zabezpieczony. Zwłaszcza jeżeli szpary tam w tym zamknięciu są dosyć szerokie, bo piskorki potrafią się wszędzie wcisnąć. Jeżeli macie w środku watę, spoko. Jeżeli te tam otwory są wąskie, małe. Też spoko, ale jeżeli są szersze, to warto je dodatkowo jakąś siateczką tam osłonić. Żeby piskorek po prostu nie wylądował w mediach filtracyjnych. Kolejna ciekawostka na temat piskorków to, że mają one pewien ciekawy mechanizm obronny. Mianowicie nad oczami piskorków znajdują się zaostrzone kolce. Są naprawdę ledwie widoczne bądź zupełnie niewidoczne, kiedy rybka jest spokojna. Natomiast kiedy rybka się zaniepokoi, nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? No to w momencie zagrożenia te kolce się unoszą, by odstraszyć potencjalnego drapieżnika. Oczywiście niektóre drapieżniki są naprawdę uparte, i mimo wszystko będą chciały zjeść takiego piskorka, no ale tak czy siak, to jest ostatnia linia obrony, bo te kolce mogą dość boleśnie pokłuć napastnika. Kolejna ciekawa sprawa: piskorki nie mają takich łusek jak inne rybki. Mają je bardzo drobne, bardzo gładkie, więc nie pełnią właściwie identycznej funkcji jak u znanych nam rybek akwariowych. Dlatego też piskorki są bardziej podatne na choroby, które są związane właśnie ze skórą, z łuskami, na choroby grzybicze. Niestety najpopularniejsza choroba wywoływana jest u piskorków przez kulożęski, właśnie. Uwidacznia się ona przez małe białe plamki na ciele takiej rybki. Jest to dosyć popularna choroba, no ale właśnie piskorki, ze względu na swoją budowę, są na nią trochę bardziej narażone. Ostatnia ciekawostka na temat piskorków. Znane są nie tylko te paskowane piskorki. W hodowli dostępne są także, w sklepach zoologicznych, dostępne są też piskorki takie ciemne, totalnie bardzo fajne, aczkolwiek ja chciałam rozpocząć od tych podstawowych. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się na piskorki? Otóż moja już starsza obsada akwarium zaczynała powoli ginąć z przyczyn naturalnych no i stwierdziłam, że sobie troszeczkę tę obsadę może zmienię. Szukałam ciekawych rybek, którymi byłabym w stanie się opiekować, więc po przeczytaniu wielu różnych stron internetowych itd. dotarłam do takiego właśnie gatunku jak piskorek kula. Według polskich stron internetowych jest to ryba nie dla początkujących, jest to rybka trudna do wychowania i w ogóle najlepiej doświadczenia akwaryści powinni się nią zajmować. Natomiast według anglojęzycznych stron i tam różnych hodowców, Właśnie jest ona polecana początkującym, o ile spełni się te podstawowe wymagania, oczywiście typu właśnie piaszczyste, bądź bardzo drobno dno, dużo roślin, bujna roślinność, kryjówki i tak dalej. No i o ile się zabezpieczy wszystko, co trzeba, żeby te piskorki nie wyskoczyły, bądź nie wskoczyły gdzie nie potrzeba, no to taka początkująca nawet osoba sobie z nimi poradzi. Ja te piskorki zakupiłam już jakiś czas temu w tym sklepie, który widzicie teraz. Nad moim palcem. Już troszeczkę one w moim akwarium żyją. Rzeczywiście w dzień często się chowają, chociaż też jakieś tam pojedyncze sztuki można zauważyć. W nocy są dużo bardziej aktywne. Bardzo fajnie jest je obserwować, zwłaszcza kiedy sobie rozkopują dno. Czy ja polecam te rybki? Myślę, że tak, bo to jest naprawdę ciekawa ryba do obserwacji, inna trochę niż zwykle. Jeżeli na przykład boicie się węża, ale Wam się podobają, no to te rybki faktycznie je trochę przypominają z daleka. Poruszają się też jak wąż wodny, więc jest to naprawdę ciekawa odmiana od tych takich bardziej popularnych rybek akwariowych. Jeżeli rybki te dotrwają trochę więcej miesięcy, to pewnie jeszcze trochę ich dokupię. Będę Was informować, oczywiście, na bieżąco. No to opis korkach, czyli moich wodnych wężach w akwarium, byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i trochę się o tej rybce dowiedzieliście, tak jak ja, jakiś czas temu. Zapraszam, oczywiście, do subskrybowania kanału. Zapraszam do odwiedzenia TikToka i Instagrama Szenki. Trzymajcie się. Cześć. Wąż. Popularne klonojady, zbiornik Zbiorniki, zbrojniki. Na temat pistorków byłoby... Długość życia tej lub...